Sieć 5G budzi wciąż wiele kontrowersji, a w sieci krąży naprawdę sporo nieprawdziwych informacji. Dlatego dzisiaj w drugim odcinku na naszym kanale dotyczącym właśnie tej sieci spróbujemy przeanalizować wszystkie zdrowotne obawy właśnie na temat nowego standardu sieci komórkowej, czyli 5G. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Zacznijmy od zagrożeń, jakie według niektórych niesie za sobą technologia 5G. Oczywiście zagrożeń w stosunku do ludzkiego zdrowia. Trzeba na początku zdać sobie sprawę z tego, że pasmo, jakie wykorzystuje technologię 5G, jest już używane od lat. I dotychczas przeprowadzone badania i analizy nie wykazały żadnych negatywnych wpływów właśnie technologii 5G na ludzkie zdrowie. Mówią o tym m.in. wyniki badania Interphone, które było realizowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem, a także choćby raport przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, to wszystkie źródła i opracowania znajdziecie w opisie pod tym filmem. No dobrze, ale porozmawiajmy o tych wysokich częstotliwościach pracy. Sieć 5G, jak się okazuje, to tylko jeden naprawdę z wielu standardów, który wykorzystuje w swojej pracy właśnie wysokie częstotliwości. No i oczywiście sieć 5G może pracować nawet z częstotliwością aż do 86 GHz, ale w Polsce na razie przewidywana jest tylko i wyłącznie częstotliwość pracy maksymalnie do 26 GHz. Jak się jednak okazuje, chociażby radary policyjne nawet pracują z dużo wyższą częstotliwością niż właśnie te 26 GHz. Dodatkowo tutaj trzeba wspomnieć o specjalnych urządzeniach, które służby, właśnie pogotowie, policja czy straż pożarna wykorzystują do przekazywania dużej ilości danych na duże odległości. Tam do czynienia mamy nawet z częstotliwością 60 GHz. Ale pójdźmy dalej. Od 57 GHz do 71 GHz to jeden ze standardów sieci Wi-Fi. Dodatkowo wykorzystywane jest m.in. w urządzeniach do specyficznego, bardzo dokładnego pomiaru grubości, np. papieru czy szkła. Ale te częstotliwości spotykamy również w zastosowaniach naukowych, konkretnie w radioastronomii, gdzie badane jest promieniowanie obiektów kosmicznych właśnie za pomocą urządzeń, które pracują z tak wysoką częstotliwością. No i jakoś ci naukowcy, którzy korzystają z tych urządzeń, nie umierają. Jednak oczywiście to nie jest tak, że każda częstotliwość ma na nasze zdrowie lub nawet życie zerowy wpływ. Ale o tym za chwilę. Teraz trochę nauki. Przyjrzyjmy się bliżej spektrum promieniowania elektromagnetycznego. 5G znajduje się w paśmie częstotliwości do 300 GHz, czyli tam, gdzie wszystkie inne fale radiowe oraz promieniowanie mikrofalowe. Generują je na przykład komputery, telefony komórkowe, routery Wi-Fi czy mikrofalówki. We wszystkich przypadkach jest to jednak promieniowanie niejonizujące. Następne w kolejce jest promieniowanie podczerwone, a jednym z przykładów promieniowania podczerwonego jest promieniowanie cieplne. Jednak wróćmy do studia, aby o tym opowiedzieć. Dla przykładu, kiedy gotujecie wodę w czajniku, to on również wydziela właśnie to promieniowanie. Promieniowanie podczerwone, czyli cieplne. Ale nie musicie go nawet dotknąć, żeby poczuć to ciepło. Wokół czajnika również właśnie czujemy to ciepło. No i to jest właśnie to promieniowanie. No i jak się okazuje, ono ma bardzo wysoką częstotliwość. Aż do 430 terahertzów. Czyli o 5000 razy wyższa jest to częstotliwość niż najwyższa możliwa częstotliwość pracy sieci 5G, o której wcześniej mówiłem, czyli 86 GHz. Jeszcze wyższą częstotliwość ma światło słoneczne i tutaj mówimy już o częstotliwości nawet 750 terahertzów, a nawet nie zbliżyliśmy się do częstotliwości promieniowania rentgenowskiego, które właśnie wykorzystywane jest przy badaniu, które pewnie większość z Was kiedyś przeszła. Ja sam kiedyś przeszedłem i byłem czymś takim napromieniowany. Oczywiście zbyt częste napromieniowanie promieniami rentgenowskimi, czy nawet bardzo długie sesje opalania na plaży mogą być już szkodliwe dla zdrowia. No i tutaj przechodzimy do miejsca, w którym zaczynają się tak wysokie częstotliwości, że mamy do czynienia z wysokoenergetyczną formą promieniowania elektromagnetycznego. To promieniowanie, które pewnie znacie z fizyki. Jądrowe alfa, beta i gamma, a także promieniowanie kosmiczne. Wszystkie te promieniowania w odpowiednio dużej dawce są śmiertelne dla człowieka. Znając te wartości, można z łatwością wyliczyć, że aby sieć 5G operowała na częstotliwościach szkodliwych dla zdrowia, musiałyby one wzrosnąć 8721 razy, czyli do poziomu promieniowania ultrafioletowego,
by dopiero zacząć wywierać jakikolwiek efekt na naszym zdrowiu. Jako ciekawostkę dodam, że maksymalna częstotliwość pracy sieci 5G jest o blisko 3,5 miliarda razy niższa niż promieniowanie rentgenowskie. Tutaj pojawia się takie pytanie dla wszystkich sceptyków. Dlaczego wychodzicie na zewnątrz lub gotujecie wodę w czajniku? Przecież to też promieniowanie i to o dużo wyższej częstotliwości niż 5G. No a już na pewno nie planujcie podróży w kosmos, bo jak już mówiłem, promieniowanie kosmiczne jest zabójcze. Wraz z coraz większą ilością informacji o sieci 5G, w mediach zrobiło się głośno także o chorobie, znanej jako nadwrażliwość elektromagnetyczna lub EHS. W większości badania nad tą chorobą już się zakończyły, choć gdzieniegdzie jeszcze trwają, na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. A na czym niektóre z nich polegają? Otóż przeprowadzono bardzo prosty eksperyment. Zadaniem osób, które podawały się właśnie za chore na tę przypadłość, było stwierdzenie, czy w ich pobliżu właśnie emitowane jest jakieś pole elektromagnetyczne. Różne były to pola, ale między innymi była tam także obecna sieć 5G. Badania jednoznacznie wskazały, że taka zdolność do wyczuwania pola elektromagnetycznego wśród ludzi nie istnieje, a sami pacjenci podczas testów właśnie nie byli w stanie określić, kiedy nadajnik był włączony, a kiedy był wyłączony. Okej, ale dlaczego tak bardzo chcemy, żeby ten nowy standard się pojawił? Można powiedzieć, że jest to technologia przyszłości. Takie rozwiązanie jest konieczne dla dalszego rozwoju ludzkości i nie miniemy się tutaj z prawdą w żadnym stopniu, jeśli właśnie tak powiemy. Według badań na rok 2018 statystyczny Polak, który korzysta z internetu mobilnego, zużywa 3,5 GB na miesiąc. Jednak do roku 2025 będzie to już aż 81 GB na miesiąc. Przypominam, że jeszcze kilka lat temu praktycznie nikt nie posiadał takich dużych pakietów internetowych. Zazwyczaj to było nawet 500 MB czy 1 GB. To były już naprawdę bardzo duże pakiety, także zobaczcie, jak to wszystko szybko wzrosło, a mówimy o średniej 3,5 GB. Możecie napisać w komentarzu pod tym filmem, ile Wy zużywacie na miesiąc internetu. Ta ogromna różnica wynika m.in. z tego, jak przechowujemy nasze dane. Filmy, seriale, muzyka, to wszystko jest już dzisiaj w chmurze, do której mamy dostęp. No i oczywiście, żeby mieć ten dostęp do tych wszystkich rzeczy, musimy mieć też dostęp do internetu i to szybkiego internetu. Obecna infrastruktura sieciowa, jak i sama technologia, jest już na skraju swojej wydajności. Posłużę się tutaj przykładem. Podczas ostatnich targów PGA w Poznaniu korzystanie z internetu mobilnego było właściwie niewykonalne. Przekaźniki po prostu się zatykały i nie mogły wysyłać większej ilości danych, bo po prostu było za dużo osób w danym skupisku, za dużo osób chciało korzystać z tej sieci, no i wszystko się lagowało. Takie zjawisko spowodowane jest m.in. bardzo rygorystycznymi normami prawnymi, jakie w Polsce są obecne już od lat 80. ubiegłego wieku. Są to jednocześnie najbardziej restrykcyjne przepisy na świecie. Ale mamy nadzieję, że to się oczywiście zmieni i że wyjdziemy z tej epoki kamienia łupanego internetu, ponieważ Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Cyfryzacji doszło do porozumienia i są zgodni, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić te przestarzałe już normy i przepisy. Jednocześnie trzeba ujednolicić całą infrastrukturę, która już działa w niektórych krajach Unii Europejskiej. Co jednak ciekawe, takie ograniczenie działania stacji bazowych, a tym samym ograniczenie emisji promieniowania elektromagnetycznego, bo właśnie o tym te wszystkie przepisy mówią, nie wpłynęło ani pozytywnie, ani negatywnie na odsetek zachorowań na raka w Polsce w porównaniu do innych państw na przestrzeni właśnie tego czasu, kiedy te przepisy działały. Także i tutaj kolejny dowód, że 5G i te inne częstotliwości nie są szkodliwe. Reasumując, w dzisiejszym odcinku sprawdziliśmy wszystkie obawy, jakie najczęściej pojawiają się w internecie właśnie dotyczące sieci 5G, czyli w szczególności jej częstotliwość pracy. No i na podstawie tych badań, które przytaczaliśmy, no zdecydowanie można stwierdzić, że są to obawy bezpodstawne. Ale jeśli jeszcze nadal macie jakieś wątpliwości, to oczywiście piszcie w komentarzach poniżej. Postaramy się również do nich odnieść. No i w ogóle dajcie znać, w jaki sposób wykorzystalibyście sieć 5G. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zajrzyjcie do naszego poprzedniego odcinka właśnie na temat tej sieci. Tam o tym mówiliśmy. A tymczasem, jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście udostępniajcie go, aby też inne osoby, które mają jakieś obawy lub nie, lub nawet nie wiedzą o istnieniu tego typu nowego rozwiązania, mogły się właśnie o tym dowiedzieć. To tyle z tego miejsca. Subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej ciekawych materiałów. Mówił do Was Szakal. Do zobaczenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa!